Nils du tager! Nils du tager! Nils du tager! My boy! Pod innymi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć Paula Walkera. Napiszcie w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć następnego. Nie zapomnijcie dodać mnie na Snapie, Instagramie, Fejsie i Twitterze. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Zanim Paul Walker zginął w wypadku samochodowym. Zanim zdobył czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu. Zanim założył swoją organizację charytatywną. Paul Walker urodził się 12 września 1973 roku w Glendale w Kalifornii jako najstarszy z piątki rodzeństwa. Jego ojciec był bokserem, a matka modelką. Paul pierwszy raz na ekranie pojawił się w wieku 2 lat, kiedy wystąpił w reklamie Pampersów. Od dziecka uwielbiał surfować. Kiedy miał 12 lat, wystąpił w serialu Autostrada do nieba, a 2 lata później zadebiutował w kinowym horrorze komediowym Potwór w szafie oraz sensacyjnym filmie Rozkaz zabijać. Po skończeniu liceum w 1991 roku zaczął studiować biologię morską. Kiedy miał 25 lat, urodziła mu się córka. Kiedy jego dziewczyna mu o tym powiedziała, nie wiedział, co z tym zrobić, bo nie był gotowy na dziecko, a ją zdradzał z jej koleżankami. Po rozpoczęciu studiów grał w kilku filmach, ale prawdziwym przełomem jego kariery był rok 2001, kiedy to zagrał rolę Briana O'Connora w filmie Szybcy i Wściekli. To właśnie na planie tego filmu poznał swoich najlepszych przyjaciół, Tyrese'a Gibsona i Vin Diesela, który jest ojcem chrzestnym jego córki. W wieku 31 lat zaczął trenować brazylijskie jiu-jitsu, w którym zdobył brązowy pas. Po śmierci został uhonorowany czarnym pasem, który został wręczony jego ojcu. Pewnego razu Paul był w sklepie z biżuterią i zobaczył weterana z Iraku ze swoją dziewczyną, której chciał kupić pierścionek. Niestety nie stać ich było na pierścionek za 10 tysięcy dolarów, który się jej spodobał, więc Paul poszedł do menadżera sklepu i anonimowo im go kupił. W następnych latach Paul grał w kolejnych filmach i odnosił coraz większy sukces, a jego córka nie chciała mieszkać ze swoją matką, która miała problemy z alkoholem, więc przeprowadziła się do niego. W 2010 roku Paul pojechał na Haiti pomagać ofiarom trzęsienia ziemi. Właśnie to zainspirowało go do założenia organizacji charytatywnej Reach Out Worldwide, która zajmowała się niesieniem pomocy ludziom w różnych zakątkach świata. Paul miał zagrać agenta 47 w adaptacji filmowej gry Hitman, jednak zmarł przed rozpoczęciem zdjęć do filmu. 30 listopada 2013 roku Paul brał udział w aukcji charytatywnej swojej organizacji Reach Out Worldwide, prowadzącej zbiórkę pieniędzy na rzecz ofiar tajfunu. Wraz ze swoim doradcą finansowym, Rogerem Rodasem, wybrali się na przejażdżkę Porsche Carrera GT, która była główną atrakcją aukcji. Kierujący samochodem Rodas wskutek nadmiernej prędkości stracił panowanie nad kierownicą i samochód uderzył w latarnię, a potem w drzewo, a następnie stanął w płomieniach. Obaj zginęli na miejscu. And you'll always be my brother. Jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału i napisać w komentarzu, kogo chciałbyś zobaczyć następnego.